Cześć, Lotte z tej strony, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym siódmym odcinku serii The Sims 4 Room Challenge. Tak, kolejny siódmy odcinek, mam nadzieję, że to będzie szczęśliwy siódmy odcinek Room Challenge'a. Słuchajcie, wstałam i o godzinie trzeciej, no tam z minutami, jak odpaliłam po prostu grę, no to już tutaj stała przy lodówce, więc słowo na dziś to hashtag lodówka. Jeżeli ktoś ma ochotę, to niech napisze hashtag lodówka w komentarzu. Oczywiście łapeczka w górę mile widziana, zapraszam na Instagrama, na grupę na Facebooku i do subskrybowania kanału, i do łapki w górę dania, i w ogóle, wiecie, te standardowe wszystkie rzeczy, które każdy mówi na początku odcinka, chociaż to i tak nic nie wnosi, ale dziękuję za wszystkie komentarze. I jest taki jeden komentarz, który mi bardzo dużo wyjaśnił, że kształtowanie terenu, to nie trzeba kształtować terenu, tylko po prostu trzeba upiększyć ten teren, ale to się kuźwa zacina. Więc na przykład jak dam drzewko, to albo się to odnowi teraz, albo dopiero po ponownym wejściu do rodziny, bo za pierwszym razem mi się nie chciało to zrobić, ale teraz mi się już chciało i teraz tak zrobimy, że damy sobie, słuchajcie, 5000 potrzebuję, żeby nam tutaj, słuchajcie, zbytnio nie... Kurde, ty... Oh Jesus. Żeby nam zbytnio tutaj nie zrobiło, nie zabałaganić sobie, to ja po prostu chamsko, po prostu testam po 400, więc bym potrzebowała jakieś 8, czyli chyba mnie nie będzie stać, ale zaraz zróbmy, ojejku, zróbmy tyle, ile możemy w takim jakimś dziwnym, ojejku, w dziwnym położeniu, na tyle, na ile nas będzie stać, o, jeszcze to sobie postawimy, no nawet w miarę, i zobaczmy, ile to nam położy. No właśnie, 3000. A ile postawiliśmy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, no to spoko, to by się zgadzało. Czyli jeszcze bym potrzebowała, ale to spoczko. Ile jeszcze mogę postawić? Jeden. Drugi. Trzeci. I na więcej na coś nie będzie stać. Okej. Ile teraz mamy? 4475, czyli już prawie, słuchajcie, już prawie. Już prawie. W ostatnim odcinku zrobiliśmy sobie delikatny remont tego pokoiku. Cieszę się, że Wam się podoba. Mnie również. Chociaż no, ta podłoga nie do końca. Jednak stwierdziłam, jak dzisiaj odpaliłam sobie Sims, że to nie jest ta podłoga, ojejku, którą bym chciała. I ta by była nawet lepsza. Tak między nami, więc... Więc hello, dlaczego nie? Co Ty chcesz? A, spisz miód. No dobrze, no to spiszemy miodek, moja droga, bo my nie mamy zbytnio czasu. Przybierz się w kombinezor pszczelarki. Tak, żeby Cię nic nie pochlało i... Zbierz miodek. Zbierz miodek. Dobrze. I zdaj mi kombinezonik. Tutaj nic nie potrzebujemy, tutaj nic nie potrzebujemy. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy na pewno, słuchajcie, towarzystwa. Więc moja droga, leć z koksem. Ja się teraz tylko grzecznie zapytuję. Ja naprawdę bardzo grzecznie chciałam zadać pytanie, gdzie jest tablet? Aha, przy nas. Okej, okay, luzik. Żeby nie było, muszę sobie mikrofon podnieść trochę do góry. Okej, okay. Załóżmy, że jest okej, okay, chociaż mi się opuszcza. Ten statyw tu już ma... ten statyw tu ma już chuchu czasu. I tak już ledwo się trzyma i tak nie opuszcza co jakiś czas ten mikrofon. Tak sobie tak schodzi w dół i tak go podnoszę i czasami tu słychać, czasami nie. Dobra, starczy? Styknie. Odchwaszczaj, o właśnie. I podlejemy. Czy to będzie kolejny poziom może? Czy to będzie poziom, w którym będziemy mogli rozmawiać z roślinkami? Nie, jeszcze nie. A może? Aha. Aha, to jest dopiero drugi poziom. Mhm. No to chyba szybciej jednak. Będzie rozmawiać do tego mikrofonu. Dobra. Moja droga, usiądź sobie tutaj. Zostaw te pszczoły. Jednak nie udało nam się, żeby nas nie pogryzły. I zróbmy... Aha. No dobra. To sprzedamy w takim razie. Bo nas na nic nie stać. Klasyczny duży. Jeżeli to spartaczysz, moja droga, zostanie nam 15 simoleonów. A posiadając 15 simoleonów, ja zupełnie niczego nie zrobię. I tak jak słyszycie, troszeczkę mnie jeszcze gardło boli. Ale już nie jest źle, więc jest lepiej. 818. Okej. Okay. Udało Ci się, moja droga. Udało Ci się. Klasyczny duży. Aha, aha. Chcę posiadać dom bardzo, bardzo, bardzo bogaty.
A lepsze nie? Aha, że to przy czwartym poziomie majsterkowania. Nie, to nigdy nie nastąpi, słuchajcie, to nigdy nie nastąpi. 3000, słuchajcie, 3000. A brakuje nam dosłownie chyba dwóch krzaczków? Albo jednego, jeśli coś. No właśnie, dobra, to dodajemy jeszcze z dwa krzaczki. Bo widzę, że to zbytnio nie chce działać tak, jak powinno. Okej, okay, dobra, teraz zadziałało. Ciekawe jestem, czy gdybym teraz to usunęła, to czy by mi się to cofnęło. Być może i tak. Posiadam dom wart 100 tysięcy. Ta tutaj będzie troszeczkę gorzej. Ale myślę, że, słuchajcie, myślę, że jak sobie tutaj już ten pokój wyremontujemy, to powinniśmy podchodzić pod te 100 tysięcy. Ile ja będę potrzebować na remont tego pomieszczenia? Zupełnie nie mam pojęcia, słuchajcie. Telewizor. Gdzie jest salon? Gdzie jest salon? Tu jest salon. Telewizor. Ja chciałam tylko zobaczyć, jak on wygląda. Ten to jest chyba ten taki wielki, jebitny na całą ścianę. Ale chociaż ten za trójkę. Plus konsola. Konsola ile? Tysiaczek. 4, 5. A kominek? Ile kominek? 2,5. 2. No z 15 wypadałoby mieć, słuchajcie, tak żeby w całości na raz wszystko zrobić i boję się, słuchajcie, naprawdę boję się, że to nadal będzie mało. Czy ty możesz tutaj usiąść zamiast stać obok tych pszczół, które cię cały czas gryzą? Ja bym bardzo chętnie jakiś tutaj stoliczek postawiła obok tego, żeby ona tam nie chodziła, więc może jakiś taki... Ach, kurde. Widzicie? I teraz tak, o, zmienimy, fajne, dobra, niech będzie taki, kiedyś się go zmieni, żeby ona nie chodziła pod te pszczoły, co tutaj są. Jak będzie podchodzić pod te pszczoły, no to będzie raczej tak kiszkowa, to bym ją cały czas gryzła, tak? Położę sobie tutaj tablet i w pewien sposób jest problem rozwiązany. O, pada deszczyk, jeszcze pada deszczyk, rosi. A, tutaj jest ta stara lampa. No to lampę też trzeba będzie wymienić. Ale słuchajcie, wszystko w swoim czasie. Jak tylko będziemy mieli wystarczającą ilość pieniążków. A to co ona ma w ekwipunku teraz? Aż się boję spojrzeć. Trzy obrazy. Aha, trzy obrazy za 2600. Słabiutko. I jest jeszcze spięta przez to, że burza z piorunami. Naprawdę, moja droga, przecież ty nigdy z tego domu nie wyjdziesz. Dobra, wiecie co? Bo te pszczoły aktualnie robią mi więcej problemów niż pożytku, więc ja je usunę. Sorry. Ale kurde, nie może być tak, że one cały czas ją atakują, mimo tego, że ją w miarę teoretycznie, załóżmy, że teoretycznie, ale jednak teoretycznie lubią i mieszkają z nią codziennie i są tutaj, ona mi jest później w takim troszeczkę słabym stanie. Co przekłada się na to, że maluje bardzo okropne obrazy i bardzo mało wartościowe, a to raczej bardziej by nam zależało na tym jednak, żeby te obrazy były bardziej wartościowe, moja droga, niż cokolwiek. Co ty tam potrzebujesz? Co ty tam płaczesz? Że siusiu? No to... Jezu, jest 12, naprawdę? Jezus, no dobra, idź. A skończyłaś chociaż malować? Skończyła. Realistyczny duży spróbujemy jeszcze, nie? O, świetnie. Naprawimy. Spróbujemy naprawić ten kosz. No w sumie to kosz, tak naprawdę kosz. Kosz na siusiu. Spróbujemy go naprawić, bo zamówić nie zamówimy, a wymienić nie będę. Okej. Okay. Odzyskaj części to zawsze można, słuchajcie, sprzedać, więc sorry. I to wyrzuć. Tak, musimy sobie sami sprzątać. Mhm. To jest ciekawe doświadczenie. Wiecie, tak jest w rzeczywistości, że sami musicie sobie po sobie sprzątać. No chyba, że jesteście milionerami, jak niektórzy, i stać was na sprzątaczkę, jak niektórych. Ale i tak sprzątacie, żeby nie było wstydu, bo wam mama kazała, bo jak możecie zamówić sprzątaczkę do brudnego domu? nieważne, zupełnie nieważne. Zapomnijcie w ogóle, że ja coś takiego mówiłam. Ja to może najlepiej wytnę. I tak będzie najlepiej. Nie wytnę tego, słuchajcie, uwierzcie mi, nie wytnę tego. Mamy jakieś resztki? Na pewno mamy jakieś resztki. No i co? Narysujesz? Aż się boję. Boję się zobaczyć. Słuchajcie, ona w tym momencie będzie miała 5 obrazów. 5 obrazów przed...
No, ładnie. To mi się, moja droga, podoba. 77,660. Nie wiem, na jakiej podstawie to się zwiększyło, ale... I don't care. Surrealistyczny duży. Nie najadła się. No ale trudno, słuchajcie, trudno. To towarzystwo najgorsze. Ale to znowu poopowiada sama sobie dowcipy i poczuje się lepiej. Tak, to jest genialne. Genialne. Obczajcie to. Siedzi sobie sama w domu. Opowiada sobie dowcipy. Sama sobie. Wzrasta jej zabawa, bo się śmieje z swoich żartów. I wzrasta jej towarzystwo, bo rozmawia sama ze sobą. I czwarty poziom umiejętności komediowych, więc to też nie jest już takie jakiś najniższy poziom. Come on, to jest genialne. To jest tak proste w swojej prostocie i tak genialne równocześnie. Że aż nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, po prostu nie wiem. Aha, dobra, nie mogę niczego więcej malować, póki ona maluje. Ale położyłem ją zaraz spać, bo ona wstała bardzo wcześnie, koło 3. A to już za chwilę będzie 15 godzin, jak jest na nóżkach. Wykąpać? Nie, nie będziemy ją kłać. Słuchajcie, wszystko ogarniemy tak naprawdę jutro, jak wstanie. No bo teraz na noc to nie ma sensu. Nie ma sensu, zupełnie nie ma sensu. Dobra, kładziemy się spać i słyszymy się za chwilkę w nowym dniu. Tak, moja droga, wstanie o 4 rano jest bardzo super ekstra pomysłem. Tak. Genialny pomysł, moja droga, naprawdę. Wstać o 4 rano. Nawet ja nie jestem takim sadystą, żeby wstawać o 4 rano, no ale jeżeli ma taką ochotę, to niech tak będzie, słuchajcie, niech tak będzie. Już wykąpiemy ją, najemy. Pogłębię, zbierz cały pląd. Ciekawa jestem, czy pietruszka? Papryka. Czy papryka coś tam da? To wrzucimy do kosza, to będzie 10 smalów więcej. Pogłębię i więcej nie. Te trzy obrazy za niecałe 6 tysięcy, więc mamy 21 tysięcy. Ale no tak pomyślałam, że skoro już tak nam dobrze... A właśnie, dobra, wiem. Bo mieliśmy nie ograniczać się tylko do tego. Tak. Skoro nam tak dobrze idzie, no to słuchajcie, popróbujemy jeszcze dzisiaj trochę hajsu zdobyć. Systemy Landgraba. Ojejku, i... Serwis dla Morożec. Bardzo jestem ciekawa, ile pieniędzy wyjdzie. Czy ty malujesz? Malujesz, dobrze. Tak, znamalujesz. Piękny widoczek. Dzień rabatów. No na pewno skorzystamy. Na czym polega dzień rabatów? Za każdy obiekt w trybie budowania zapłacisz dziś o 10% mniej. Kup obiekt wart minimum 500 cymonów i ukończyć tę tradycję. Zaoszczędzone pieniądze pojawią się w tym tygodniu w funduszach rodziny. Kurde. Że też akurat to dzisiaj musi być, ale słuchajcie, spróbujemy. Jeżeli on zapłaci 10% mniej, to jest naprawdę bardzo dobry deal. Tylko bym musiała od razu całe pomieszczenie przebudować, a tego nie chcę robić, ale to wiecie co? Wycwanimy się. Aha, wiecie co zrobimy? Ja wiem co zrobię. Przegram sobie tak do 20 dzisiejszy dzień. 144. Przegram sobie to dzisiaj do 22. Położymy ją spać o 22. A dzień rabatów mamy do 2 w nocy, więc jak położymy ją spać, zakończę odcinek, zapiszę sobie gierkę i włączając gierkę będę miała nadal poniedziałek 22 czy tam 23. I co? I nadal będę miała dzień rabatów. I następny odcinek będzie z meblowania pozostałej części domu, czyli tego salonu. I mam nadzieję, że tych pieniędzy mi wystarczy, bo przecież gdyby mogła więcej przyhakować tych pieniążków, to byłabym bardziej zadowolona. Ale ta droga, niestety kobitka, no nie chce za bardzo ze mną współpracować dzisiaj. 144, drugie 193. No, powiem wam, szaleństwo, kompletne szaleństwo aktualnie. A co mamy jeszcze zrobić? Też się boję spojrzeć. Dom 200 tysięcy i 30 okien. 350 tysięcy i 20 kolumn. Dobrze. Będziemy później wokół tutaj na parceli. Nie wiem, dokąd ta parcela sięga, chyba gdzieś dotąd. Będziemy rozmawiać jakieś... Najdroższe duper, ale telewizory, te sprawy, żeby tylko hajsik się natrzepał. Dosłownie. Tylko o to chodzi. Ale
Myślę, że jeżeli ominiemy w ogóle całą produkcję komputerową i to programowanie, gdzie 89 kaman, i ona się z tego cieszy, i zaczniemy naprawdę iść w to malowanie na tym laptopie, tablecie, to będzie o wiele lepsze rozwiązanie. Ile? 3000. Świetnie. Opłać rachunki. No to teraz będziesz musiała, moja droga, naprawdę przywariować nieco bardziej. Opłać te rachunki. Opowiadaj dowcipy. Tak z godzinkę. Myślę, że nie więcej godzinkę do 14. Żeby nam tutaj nie odwaliła jakieś maniany, że będzie smutna czy coś. Do 14, nie dłużej. No i musimy troszeczkę tego hajsu jednak wbić. Dobra, starczy, bo przecież ileż można... No, wiedziałam. Mamy co... Jeszcze zepsute jedzenie mamy, świetnie. Tego mi właśnie do życia, do szczęścia brakowało. Właśnie tego, żeby to jedzenie było jeszcze w lodówce zepsute. Jak wszystko, to wszystko, nie? Mamy coś jeszcze? Podaj obiad. Otwórz. Miód mamy. Ten miód przerzucimy i to jedzenie też przerzucimy. To sprzedamy. Ładnie, to sprzedamy i ugotujemy. Co ugotujemy? Taco z tofu, bo mamy dowolne warzywo. Za dwa simoleony 8 porcji. Obczajcie to. 2 simoleony 8 porcji. Wow, a jakbyśmy mieli ten drugi składnik, to by było za darmo. No ale nie mamy tego drugiego składnika. Dobra, szama, ja to chowam do lodówki, bo 2 simoleony za 8 porcji to jest po prostu cena rabatowa chyba. Nie wiem, czy to... Nie, ten rabat się w to nie wlicza, ale no po prostu coś genialnego. Impresjonistyczny duży! Zbyt długo sobie tutaj niestety nie poszamiesz, okej. Okay. Aha, tutaj odłożysz. To ja to wrzucę do kosza, będzie 10 simoleonów, które straciliśmy. Znaczy zarobiłam jeszcze na obiedzie 8 simoleonów. I jeszcze mam jedzenie na jakieś 3 dni simowe, także no spoko, spoko, podoba mi się. Naprawdę skończyłaś? Dobra, impresjonistyczny. 617, serio. Klasyczny, duży. Nie. Boję się, słuchajcie, autentycznie boję się, że nie zdążę. O, 20 tysięcy, 21. No ale na takich zyskach to raczej niewiele zrobimy. Ale tak jakbym miała takie, wiecie, stabilne 25, to byłoby spoko. 909. Duży klasyczny. A machnijmy sobie średni klasyczny. Może będzie się bardziej opłacać, będzie krócej malować. I więcej hajsiku. Dobra, tutaj mamy duży za 904. A jak machniemy średni za 75 simoleonów, na pewno będzie, no właśnie, na dosłownie 2-3 razy i mamy 711. No nie, machajmy kilka tych, o już nie mogę, tych średnich. Do 22, słuchajcie, do 22 malujemy, a później kładziemy ją spać i będziemy się bawić w meblowankę tego pomieszczonka. 25 tysięcy potrzebuję, słuchajcie, potrzebuję 25 tysięcy i wydaje mi się, że ha, ha, ha. O, chyba mi braknie tych 25. No ale, mamy jeszcze pół godzinki. Ostatni obraz, moja droga. Ostatni obraz, idziesz spać. Będzie na dzisiaj tyle. Ile? 836. No dobra, może być. Dobra, to słuchajcie, tak jak się umawialiśmy. Ja ją kładę spać, znaczy nie kładę, ale kładę. I słyszymy się niedługo w kolejnym odcinku, w którym będziemy meblować to pomieszczonko tutaj, tą część pomieszczenia. Także trzymajcie się. Do usłyszenia i cześć!